W głosowaniu w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu jedynie radny Janusz Hodasewicz zagłosował przeciw przyjęciu sprawozdania. Pozostałych 20 radnych przyjęło uchwałę. W głosowaniu nad absolutorium dla Krzysztofa Świątka Janusz Hodasewicz również zagłosował przeciw udzieleniu, a radni Zofia Kolat, Celina Róg i Zbigniew Nagórny wstrzymali się od głosu. Absolutorium przyjęło 17 radnych. Krzysztof Świątek po głosowaniu podziękował radnym za zaufanie. Jednocześnie zaznaczył, że jest mu przykro, że radni wstrzymali się od głosu oraz za głos przeciwko.